Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Lesie Kołobrzeskim przy obelisku upamiętniającym 210. rocznicę pobytu tutaj wojsk generała Sułkowskiego i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. A dzisiaj pokażemy Państwu drzewa, które są w rejonie tego obozowiska, na skraju tego obozowiska, które pamiętają ten okres, a więc mają powyżej 200 lat. Są to wiele, jest tutaj pomników przyrody i są bardzo ciekawe te drzewa. A kończy się to wszystko już na Ekoparku Wschodnim i kiedy Państwo przyjedziecie, przejdziecie sobie groblą, którą pokazywałem w ubiegłym tygodniu, można pięknie, słuchając śpiewających ptaków, dojść do tego miejsca i spokojnie sobie popatrzeć na ten piękny teren. Zapraszam do spaceru. Idąc od obelisku w prawo dróżką, napotykamy piękny pomnik przyrody, dąb, który ma 444 cm, a więc potężny dąb, który już został uznany za pomnik przyrody, o czym świadczy tabliczka, która jest tutaj u góry. Pomnik przyrody prawem chroniony. I takich dębów jest tutaj dużo więcej. Przejdziemy sobie, pokażemy najciekawsze egzemplarze. 10 metrów od dębu jest kolejny pomnik przyrody. Piękny buk, 4,10 m obwodu na wysokości pierśnicy. Proszę popatrzeć, jak majestatycznie tutaj stoi, jaką ma wielką koronę. Jest piękny, zdrowy, ma tutaj dużo miejsca, dokładnie jest pięknie doświetlony i majestatycznie obok tego wielkiego dębu sobie stoi. A z dala widać za nim również następny buk. Wokół rośnie ich bardzo tutaj dużo, a my sobie przejdziemy do kolejnych drzew dookoła właśnie obozowiska. Zapraszam. Jesteśmy na takiej wielkiej polanie i tutaj w skupieniu koło siebie rosną, proszę powiedzieć, świerk potężny. Ma 2,10 obwodu na wysokości pierśnicy, czyli jak na świerk bardzo dużo. A za mną dwa dęby, z tym, że jeden już jest prawie już, chyba nie ma w ogóle liści, czyli usechł. I takich pozostałości tutaj, takich z tego okresu jest dość dużo. Warto tutaj przyjechać i sobie na to popatrzeć. A za mną już Młodnik i dalej już mamy Ekopark Wschodni, a więc rozlewiska, jest to 380 hektarów, które uznane zostały przez Radę Miasto jako użytek ekologiczny i jest tam mnóstwo ptactwa oraz różne ciekawe również rośliny. Ja za tydzień pokażę Państwu następne drzewa ciekawe z tego rejonu i żegnając się z Państwem, zapraszam za tydzień.